Cześć, witam Was. Cześć, witam Was dzisiaj w takim trochę nietypowym filmie. Nietypowym jak na mój kanał. Jeśli mnie śledzicie, to z pewnością wiecie, że na moim kanale pojawiają się głównie filmy o tematyce modowej, lookbooki, porady, haule, get ready with me itd. A dzisiejszy film będzie głównie o mnie. Czyli w tym filmie chciałabym Wam przedstawić takich 50 faktów o mnie, które właściwie wypisałam sobie wczorajszego wieczora. Są to fakty totalnie przypadkowe, ale stwierdziłam, że skoro już Was trochę jest, tych subskrybentów i trochę już tych filmików nagrałam, to właściwie dobrze by było, jakbyście wiedzieli, kto tutaj jest po drugiej stronie, czyli kto do Was mówi. Więc zaczynajmy. Ten fakt już z pewnością znacie, a jeśli nie, to mam na imię Olivia. Mam 21 lat. Mieszkam w Poznaniu już od 4 lat, ale pochodzę z Leszna. Studiuję w Poznaniu na kierunku zarządzanie obecnie. Zaczęłam studia magisterskie. Wcześniej studiowałam finanse i rachunkowość i studiuję na Uniwersytecie Ekonomicznym. Mam chłopaka już od 6 lat. Mierzę 162 cm. Wydaje mi się, że ten wzrost jest trochę zawyżony, ale taki mam w dowodzie. Ważę obecnie 48-49 kg. Już nigdy, przenigdy nie przefarbuję włosów na blond. Jak będziecie mieli okazję, to koniecznie nie oglądajcie tych starych zdjęć, w których mam blond włosy. Ja szczerze powiedziawszy nie mogę na siebie patrzeć. Najbardziej lubię nosić luźne t-shirty, w których czuję się mega wygodnie. Mam 4 rodzeństwa i jestem najmłodsza. Wiele osób mówi mi, że jestem damską wersją mojego brata. Szczerze powiedziawszy, również zauważam to podobieństwo. Jesteśmy chyba najbardziej podobni do siebie i właściwie najbardziej podobni do naszej mamy. Kocham zwierzęta, najbardziej koty i psy. Miałam zresztą kiedyś kilka zwierzątek, miałam również chomiki, ale obecnie niestety nie mam już żadnego. Mój chłopak ma wielkiego, biszkoptowego labradora i w momencie, gdy do niego przyjeżdżam, zawsze lubię się z nim bawić i do niego przytulać. Ogólnie bardzo lubię się przytulać. Moją drugą pasją oprócz mody jest również gotowanie. Uwielbiam gotować i robię to codziennie. W wolnym czasie najczęściej słucham muzyki. Właściwie słucham muzyki cały czas, nawet gdy tego wolnego czasu nie mam. Moim ulubionym filmem modowym jest Diabeł ubiera się u Prady. Naprawdę kocham ten film i mogę oglądać go bez ograniczeń non-stop. Najbardziej lubię nosić czarno-białe połączenia ubrań, stylizacje. W takich połączeniach czuję się najlepiej. Wydaje mi się, że jest to połączenie ponadczasowe i każdy może je nosić. Na moich paznokciach głównie lądują kolory biały, czarny oraz czerwony. Uważam, że są to takie klasyczne kolory, które pasują do każdej stylizacji. Przez pewien okres swojego życia, głównie na pierwszym roku studiów, gdy tego czasu zrobiło mi się całkiem sporo, zaczęłam oglądać seriale, m.in. Plotkarę, Pretty Little Liars, One Tree Hill itd. I w momencie, gdy niektóre z tych seriali się skończyły, to po prostu był taki moment, gdzie nie wiedziałam, co mam kompletnie zrobić ze swoim życiem. Nie potrafiłam wypełnić tego czasu, który poświęcałam na oglądanie seriali czymś innym. To uczucie było po prostu straszne. Z takich ciekawostek to przeważnie mam bardzo zimne dłonie i stopy. Jest to naprawdę mega irytujące. Nienawidzę zmywać i prasować ubrań. Zawsze staram się zrzucić po prostu ten obowiązek zmywania na mojego chłopaka. A jeśli chodzi o prasowanie, to być może widzieliście filmik na temat tego, jak dbać o ubrania. W końcu trafił do mnie prasowacz parowy i ten problem prasowania już na szczęście minął. Preferuję złotą biżuterię. Pracuję jako stylistka i pomagam ludziom w doborze odpowiednich stylizacji. Chodzę z nimi na zakupy, robię im przeglądy garderoby i pomagam zmienić ich styl. Bardzo inspirują mnie całe białe wnętrza. W moim przyszłym domu wszystko chyba będzie białe. Białe ściany, białe podłogi, białe kanapy, białe meble, białe wszystko.
Mojego dnia nie wyobrażam sobie bez kawy rozpuszczalnej Nescafe z mlekiem. Już od wielu, wielu lat nie mogę się zmobilizować do ćwiczeń, chociaż bardzo bym chciała. Według mnie najlepszym słodyczem na świecie jest czekolada marki Koplana. Taka różowa. Mam dziesiątki butów na obcasie, ale powiem Wam, że śmigam praktycznie tylko i wyłącznie w płaskich. Uwielbiam wszystkie produkty, które zawierają wanilię, aromat waniliowy, świece, placki, jakieś cukierki, herbaty, po prostu wszystko. Wieczorami uwielbiam oglądać horrory, ale później robi się trochę nieprzyjemnie, ponieważ boję się spojrzeć za okno, boję się spojrzeć w lustro, boję się odwrócić, boję się zasnąć, po prostu masakra jakaś, ale ten moment, ten dreszczyk emocji, ta atmosfera, którą wprowadza horror, jest niesamowita. Bardziej boję się chodzić do fryzjera niż do dentysty. W małą, malusieńką torebkę jestem w stanie, uwierzcie mi, spakować wszystkie niezbędne mi danego dnia rzeczy. Kocham lato, kocham jak jest gorąco, dla mnie lato mogłoby trwać 12 miesięcy. Uwielbiam długie, długie wieczory, zabijam się wtedy w koc, wyglądam jak taki worms i siedzę z gorącą albo czekoladą, albo z gorącą herbatą, słucham muzyki bądź oglądam jakiś fajny film. Bardzo lubię tańczyć. Kiedyś uczyłam się grać na kilku instrumentach, na gitarze, na pianinie i na flecie, jednak moja kariera muzyczna dość szybko się skończyła. Zdarza mi się jeść fast foody. Mega denerwują mnie codzienne, poranne przygotowania, to, że trzeba umyć głowę. Ja muszę myć głowę, o właśnie, muszę myć głowę praktycznie codziennie. No, wracając, denerwują mnie właśnie te poranne przygotowania, że trzeba umyć głowę, wysuszyć, wyprostować, pomalować się, ogarnąć, po prostu tyle czasu na to schodzi, faceci naprawdę sobie nie zdają z tego sprawy. Może to dziwne, ale lubię się uśmiechać do nieznanych mi osób na ulicy, a jakie to jest później szczęście i taka przyjemność, jak ktoś ten uśmiech odwzajemni. Dajcie znać, czy też tak robicie i czy sami ludzie się głupio na Was nie patrzą i czy może nie zastanawiają się, ja skądś znam tą panią? Kiedyś bardzo, bardzo lubiłam czytać, ale teraz mam takie poczucie, że za dużo czasu by mi to zajęło, że jest to po prostu straszny pochłaniacz czasu i obecnie czytam tylko i wyłącznie jakieś artykuły, notki w internecie. Najbardziej wśród ludzi cenię sobie prawdomówność i wierność. Twierdzę, że człowiek zachowuje się tylko raz w życiu. W przyszłości chcę, aby moja praca była związana z modą i bardzo chciałabym pomagać ludziom. Moim zdaniem nie ma brzydkich ludzi i rzeczy, są tylko rzeczy nieumiejętnie dobrane, nieumiejętnie połączone z czymś innym oraz ludzie, którzy są zaniedbani. Z takich ciekawostek, to w życiu codziennym jestem naprawdę bardzo powolna. Bardzo irytuje mnie to, gdy muszę się śpieszyć, gdy muszę zrobić coś szybko. Jest to dla mnie naprawdę straszne. Lubię mieć czas na wszystko i sobie właśnie takim powolnym tempem dokładnie wszystko zrobić, przygotować. Wtedy jest najlepiej. To już wszystkie fakty o mnie, które tak wpadły mi do głowy. Jeśli macie jeszcze jakieś pytanie, jesteście ciekawi czegoś, to napiszcie pytanie w komentarzu, z pewnością na nie odpowiem. A tak z innej strony, jeśli właśnie chcecie się dowiedzieć, co się dzieje u mnie na co dzień, co robię, czym się zajmuję, to zachęcam Was serdecznie do śledzenia moich profili na kanałach social media. Jestem na Instagramie oraz na Snapchacie. Macie tutaj linki poniżej, więc będziecie mogli wbić i mnie zaobserwować. Wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film, mimo że inny niż wszystkie, spodoba Wam się. No a my standardowo widzimy się w kolejnym filmie. Nie zapomnijcie też zostawić kciuka w górę. No i zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, żebyście mogli być ze wszystkim na bieżąco. Trzymajcie się, pa!